przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt H został wycofany na wniosek komisji. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt był oznaczony jako drugi projekt Komisji Bezpieczeństwa. Bardzo bym poprosił o przedstawienie. Przeznacza się w zasadzie zadań projektowych na rok 2013 środki finansowe w wysokości 1500 zł na dofinansowanie zakupu 4 kamer wewnętrznych dla rozwoju monitoringu w Krakowie przy tym rejestrze 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nieuzasadnienie rozmowa na monitoringu pozwoli na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły. Jest to wniosek szkoły, drugi zresztą, także jeden. Oni tam wnioskowali o 6,5 tysiąca na okablowanie, na wykonanie, na pokrycie trasy. No, i tak w zeszłorocznym tydzień, żeśmy szli, to tylko dawaliśmy na kamery, a na szkole spoczywa po prostu kosz tego montażu, tego wszystkiego. Także dlatego tylko ta tańsza kwota. I ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Może ja wyjaśnię. Proszę Państwa, czy 15 liceum jako liceum on podlega zgodnie z ustawą o szkolnictwie, licea prowadzi powiat. Tak się składa, że powiat Kraków jest miastem na prawach powiatu. I tu do tej pory są wątpliwości prawne, czy Rada Dzielnicy 12 może przekazywać środki. Nie mówię, żebyśmy nie przekazywali, przekazywaliśmy te środki. I były takie, no zawsze jakieś tam wątpliwości. Jeden mówił, że tak, drugi, że nie. Te środki do tej pory, do 15 liceum ogólnokształcącego przechodziły. Przechodziły, trafiały, żeby też była jasne. Natomiast mówię, że może być problem i przekazanie ze względu na to, że jeżeli ktoś będzie, no nie wiem, nowa interpretacja się zjawi prawna, która powie, że nie można przekazać do liceum, ponieważ u nas w statucie jest, że dzielnica realizuje zadania gminy. Gmina Miejska Kraków jest też na prawach powiatu, ale to nie jest zadanie gminy. Poprowadzenie szkolnictwa licealnego, ponadgimnazjalnego nie jest zadaniem własnym gminy, nie jest zadaniem powiatu. Tego nie umiem powiedzieć, to mówię, to nie mi tu rozstrzygnąć. Zwróciłem uwagę, jeżeli w budżecie miasta znajdują się środki wydatkowane na licea, znajdują się one jako wydatki powiatu. Tyle z mojej strony. Ja uważam, że jeżeli jest taka możliwość, to jak najbardziej za. Natomiast no, mam takie wypowiedzi, czy to się uda formalnie przeprowadzić. Gdyby nie, na pewno będę informował, że są jakieś problemy. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę, bo pierwszego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie przekazania środków 1500 zł na 15 liceum ogólnokształcącego.